W dzisiejszym filmie wpiszę w Robloxie zakazany znak, który poprowadzi nas do strasznych gier, których na pewno jeszcze nie widzieliście. Ja dzisiaj sobie to sprawdzę, więc uwaga, wpisuję ten znak, to jest coś takiego. To jest przekreślone kółko. Wchodzimy w experiencey i mamy same straszne gry. Jestem bardzo ciekawa, co w nich się kryje. Jeśli wy też, to zostańcie koniecznie ze mną do końca. Subskrybujcie kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. A ja wybiorę tu kilka gier, które już strasznie wyglądają. Na koniec filmu dajcie znać, która gra najbardziej was wystraszyła i dlaczego. A ja zaserduszkuję wam taki komentarz. Zaczynamy! Na sam początek wybiorę tę grę. Nie mam pojęcia totalnie, co to znaczy, więc może sobie wygoogluję, co znaczy ten znak. Litera O przekreślone, oznaczająca samogłoskę nosową, występowała w rękopisach od XII wieku po wiek XV, na przykład prawdo, prawdę, nade mną. Aha, w konsekwencji bywa ona używana w druku do dzisiaj do edycji dawnych tekstów polskich. Czyli przeniesiemy się chyba do jakichś dawnych czasów, ale one mogą też mieć miejsce w obecnych. Trochę to jest creepy. Okej, wchodzimy do tej gry. Co to jest grane? Nie wygląda mi to tak bardzo na straszną grę, słuchajcie. To mi bardziej przypomina Mario grę. Taka jest grafika. Zobaczmy, co mamy pod jedynką. Jakiś taki młotek. Tutaj mamy miecz, którego mogę używać. I one też coś użyły na mnie, słuchajcie. Bo zobaczcie, że padłam, zespełniłam się na nowo. I tutaj można po prostu walczyć, słuchajcie. Jesteśmy w takim miejscu, ale możemy też przejść, słuchajcie, na tę białą stronę. Czy coś mi się robi? Ja się cała świecę! Każda z nas, co tu przejdzie, to się, słuchajcie, świeci. Ale mi nie wygląda to na straszną grę. Okej, jesteśmy już w grze i tam była taka informacja, że dzieci nie mogą grać w tę grę. Dostałam bardzo dużo odznak, no i miecz mogę mieć za robuxy, ale nie będę tutaj wydawać tych robuxów. Wyłączymy sobie tylko tą listę. No i dobra, co to może być? Okej, nie mamy miecza, po co? Bo mamy tutaj, zobaczcie, pod jedyneczką jakieś cyfry, pod dwójką broń. A pod trójką ten sam miecz, co mieliśmy wcześniej. Ale te cyfry są bardzo podejrzane. Okej, mamy strzałki, więc idziemy ze strzałkami. Dobra, zobaczymy. Defense, as you keep going. Okej, idę. Może być, słuchajcie, strasznie. Co oni tu robią? Co to są za guziki przedziwne, słuchajcie? Co wy tu robicie? Widzowie, o co chodzi? Ale ogólnie to tutaj jest jakiś guzik, czy co? Dobra, idę stąd. Idę wyżej. A, dobra, otworzyło się przejście. Good luck. Czyli trzeba iść z przyjaciółmi najlepiej. Idę z nimi. Musimy wybudować sobie drogę, okej. Czyli musimy... Dobra, ktoś już to zrobił. Piętro numer 3. Jesteśmy na takim piętrze. Gdzie my zajdziemy? Piętro 4. I już muzyka się zmieniła. Już jest creepy. Jest creepy. Ktoś padł, słyszałam. Dobra, mamy to znowu. Musimy to włączyć, widzowie. Wciśnijcie to. Okej, usłyszałam dźwięk, jakby, że się coś wcisnęło. Nie ma to sprinta, niestety. Więc lecimy, bo na bank sobie otworzyliśmy jakąś drogę dalej. No i mamy piętro 5. Okej, idziemy. I coraz jest głośniej, coraz bardziej straszna muzyka, słuchajcie. Idziemy tu. Piętro 5,5. Piętro 5,5, dobra, idziemy tu. Okej, mamy krzesło. Co to za dźwięki creepy? Dobra, to są jakieś pokoje. Wcześniej tego nie było, ale mamy pokoje. I will always stay with you. No dobra, spoko. Ale nie wiem, kim jesteś. Mamy kolejne przejście. To jest chyba gorsze niż labirynt. Don't touch things that aren't yours. Okej, dobra, nie dotykajcie rzeczy, które nie są wasze. Kotek! Jaki słodziutki kociaczek. Czy kot został tutaj dodany specjalnie, żeby się pokusić i go dotknąć? Tak! Dotknęły kota, który ich załatwił. Okej. Oczy! Patrzcie na te oczy! Patrzcie, oczy, widzicie? Krzesło. Tu jest ślepy zaułek. Dobra, idziemy tu. O, jacie, coś nowego! A już miałam stąd wyjść, słuchajcie.
piętro 24 i mamy tu wodę, więc ciekawe, czy tu się nie utonie? Schody, 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 wyżej, 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 żeby nie utonąć, żeby nie... Nie utonąć! Kurczę! Coraz mniej tu jest wody! Czy wy to widzicie? Gdzie są ludzie? Popadali? Looks like it's ending. Okej. Woda jest trochę niżej. Musieliśmy zanurkować po prostu na chwilę, żeby tam przetrwać, żeby się przedostać dalej. Dobra, nie ma. Congrats, we have made it. Okej, lecimy dalej, ale było strasznie. Tyle pięter przyszliśmy, słuchajcie, i groziła nam śmierć nie raz. Teraz tam. Słyszycie to? Jakieś dźwięki? Creepy. I to jakby brzmi jak taki magnetofon, wiecie, który nie łapie sygnału, jest coraz to głośniej. Oczy, no właśnie. To jakby to biega od nich. To nie. Telewizor, to był telewizor. Okej, idę dalej. Nic z niego nie wyskakuje. Co ileś pięter robi się coś dziwnego. Idziemy tu, idziemy wyżej. Ktoś padł. Dlaczego ktoś padł? Dobra, idziemy tutaj. Czy będą oczy na kolejnym piętrze? Dobra, mamy już inne piętra. Te oczy się ruszają. One się ruszają, słuchajcie, jak i my się ruszamy. Zobaczcie, widzicie? Robi się coraz groźniej. Wolałabym się nie nadziać na te oko. Patrzcie, czarny cień. O ja, coraz więcej oczu. Idziemy tu. O nie, labirynt. Labirynt się zrobił. Ludzie padają. Ja padłam też? Dlaczego? Za co? Nie dotknęłam oka. Co to? Co to? Wait, don't leave yet. Ej, słuchajcie, ja chciałam wyjść z gry i patrzeć, co się robi. Widzicie? Nie ma, wychodzę stąd. Chodzimy do tej gry. Zobaczcie, jakie to jest creepy. Jakie miny i napisy. Mamy znowu ten znak, którego nie można było wpisywać. A my to zrobiłyśmy, słuchajcie. Dobra. Co to tak ścięło? Idę do domku na drzewie. Bo tu jest jakieś światło. Okej. Książka. Spoko, mamy latarkę. Okej, wyjdźmy stąd. Tu mamy jakieś takie coś. Tu mamy jakieś notatki. Nie znam tego języka. Nic z tego nie rozumiem. Oh my god. Krew. Co tu jest? Ej, to jest chyba ludzik, kształt ludzika. Help! Tu są ludzie! Przechodzimy. Aha, wyszliśmy z tego budynku. Tu mamy checkpointa. Co jest grane? Idziemy do takiego bardziej ładniejszego domku. Żołnierze! Czy rycerze? Patrzcie! Ktoś ich załatwił, ale kto? O-o! Cykam się trochę, bo my też jesteśmy w niebezpieczeństwie, będąc w tej grze. Dobra, wydaje mi się, że oni ją dotknęli i nic się nie wydarzyło. Ktoś tu jest, ktoś tu jest! Bije nas, bije nas, bije nas! Załatwił! To ten gościu ich też załatwił! Nie mamy ucieczki, nie mamy ucieczki, on tutaj przyjdzie! Albo będzie stał... On tu idzie, on tu idzie, on tu idzie! On jest na mapie, ten ktoś jest na mapie i załatwia ludzi! Szybko, 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 ucieczka, ucieczka! Nie idźcie tam, nie idźcie tam, nie idźcie tam! Nie idźcie tam, bo was też załatwi! Lepiej tutaj nie wchodźcie do tej gry, bo ten ktoś będzie na was, słuchajcie, tutaj czyhał i będzie próbował was załatwić. Kolejna gra. Jest jakiś dźwięk. Ale efekt. Takiej strasznej kamery. To są oczy. Widzicie? Widzicie oczy szeroko rozstawione? Ja nie wiem, gdzie iść. Tutaj coś ciśniemy. Ja nie wiem, ale słuchajcie, jakby jesteśmy zamknięci w jakimś pudełku czarnym. I bo ja dalej wyjść nie mogę, ani iść. Co to jest za gra? Ej, czekajcie. No to jest... Jesteśmy więzieni, nie wyjdę stąd nigdy. Oh my god. Co to za krzyki? Co to za krzyki? Mamy dom. I tu też jest ktoś załatwiony. Ale dlaczego on ma... Okropne znaki, straszne bardzo. Ej, kto to jest? Jezus. Oh my god. Ciekawa jestem, jak oni zareagują, jeśli podejdą do tamtej osoby w rogu. Ej, może ich popcham? Czy nie? No, idźcie tam. Dobra, patrzę. A, jest! Na
koleżanki mi się wyświetliło, słuchajcie. Tak, im się to wyświetliło za każdym razem, jak ktoś inny tam stanie, to słychać, słuchajcie, ten dźwięk. Przeniosło nas do Forest. Sprawdźmy jeszcze grę z krwawym księżycem, ale słuchajcie, zobaczyłam, że są też inne gierki, które są na taki wiek 15+, 17+, ale to chodzi o to, że one są straszne, bardzo straszne i niektórzy mogą mieć wtedy koszmary. Na bank. Ej, dziwna mapa. Bardzo creepy. Patrzcie, co się na zewnątrz dzieje. Okej, okay, dołączam do gry, która jest niby na 15+, to się sprawdzi zaraz. Więc okej, okay, lecę. Takich też mam widzów, więc sobie w to gram. Co tu się dzieje? Kaktus. Taki efekt. Dobra, mamy plac zabaw. Dlaczego oni popadali? Dziwne. Okej. Okay. Tu. 5 Robux. Missing. Jest jakaś dziewczyna, która zniknęła. Okej, to strasznie. Oni się biją? Sprawdźmy sobie jeszcze tę grę, będzie ona już ostatnia w dzisiejszym odcinku. Napisane było, żeby nie grać w tę grę i ona jest ogólnie 17+, ale to się zaraz okaże. Dostałam odznakę. Press start. Okej, dobra. I przechodzimy do gry. Dobra. No, jakby... Już mi się kręci w głowie, wiecie? Klikam. Gdzie my jesteśmy? Takie rzeczy. Ale ładnie zrobione to jest ogólnie. Ale światło ładne jest w tej grze. Słuchajcie, tak nasłuchuję trochę, dlatego czasami mniej mówię. Ale to jest ładne. Ej, no i co? I miało być to straszne, a nie ładne. Nie wiem, co to było, to niebieskie. Ale idziemy przed siebie. Muzyka uspokajająca. Nic mi się tu nie dzieje. Drzwi różne. Pokoje. Śmieci. Kolejny pokój. Okej. Okay. Ale spoko. No i przechodzimy dalej. Ktoś został załatwiony. To jest... O nie. Musimy na niego uważać. Ale nie załatwia. Nie leci na mnie. Czy teraz poleci? Czy trzeba koło niego przejść? Trzeba koło niego, czyli on jakby się nie rusza. Patrzcie. Ej, jaki ten jest napakowany. Co on ma? Ej, gdzie mogę iść, żeby być bezpieczną? Czemu to jest czarna dziura jakaś? Jak to brzmi strasznie. Ej, zniknął. Jakby go w ogóle nie ma. Nie wiem, gdzie on jest. Załatwił mnie. Widzowie, dajcie znać, kto ta gra wydawała wam się najstraszniejsza. Powiem wam szczerze, że mnie tutaj w sumie żadna nie wystraszyła, jedynie tylko te takie jumpscary, które wyskakiwały, te takie miny jakieś i głośne dźwięki. A tak w sumie dla mnie nic nie było strasznego. No dobrze, bardzo, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze oglądanie, a jutro zapraszam was na odcinek z Brookhaven. Pa, pa!